Dzień dobry, Marek Mikołajczyk. Zapraszamy na krótką prezentację spektrokolorymetru Sekonic C800. Chcemy dziś Państwu pokazać, jak wygląda i do czego służy to urządzenie oraz jak go użyć do podstawowych pomiarów. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii oświetleniowych. Ciągłe poszukiwanie mniejszych, wydajniejszych i oszczędniejszych źródeł światła doprowadziło do istnej rewolucji. Energooszczędne światłówki, LEDy, prawie całkowicie zastąpiły klasyczne żarowe oświetlenie. Ta zmiana stawia przed nami nowe wymagania w zakresie kontroli jakości oświetlenia, interpretacji kolorów w różnych dziedzinach życia. Jest to ważny czynnik na planach filmowych i fotograficznych, ale ma też coraz większe znaczenie przy projektowaniu wnętrz czy oświetleniu chociażby ekspozycji na wystawie. Sekonic od 70 lat jest liderem w dziedzinie pomiaru światła. Ostatnio zaproponował nam kompaktowy spektrokolorymetr model Sekonic C800. Urządzenie wyposażone w nowoczesny czujnik pomiarowy mierzy wszystkie powszechnie spotykane źródła światła. LED, plazma, chami, fluorescencyjne, żarowe, dzienne. Pozwala zmierzyć i porównać różne źródła światła oraz przedstawia interpretację graficzną w przyjętych standardach pomiarowych w filmie i w fotografii. Kilka przykładowych wykresów. Spektrum światła. CRI ze wskazaniem współczynnika RA. Standard filmowy TM30 i nowość w urządzeniach pomiarowych, standard SSI, czyli odniesienie do światła dziennego i żarowego naszego pomiaru. Zacznijmy jednak od podstaw. Krótko omówimy teraz budowę i funkcjonalność urządzenia. Kompaktowa obudowa bardzo wygodnie leży w dłoni. Obrotowa głowica o zakresie regulacji 270 stopni pozwala dokładnie ustawić czujnik pomiarowy w kierunku źródła światła. Kopułka pomiarowa wyposażona w pierścień do początkowej kalibracji urządzenia i wyboru rodzaju światła. Kalibracja. Światło zastane i błyskowe. Mocne światło błyskowe. Poniżej głowicy pomiarowej znajduje się duży 4,3 cala kolorowy dotykowy ekran. Służy do odczytu wyników pomiarów i nawigacji po bogatym menu. Po lewej stronie urządzenia na górze znajduje się włącznik. Na dole przycisk pomiarów, zapamiętywania pomiarów. Możemy tu zapamiętać do 99 pomiarów, które w łatwy sposób można odtworzyć w urządzeniu oraz przerzucić do opcjonalnej aplikacji na komputerze i zarządzać i obserwować te dane. Z prawej strony przycisk pomiarowy, aktywujemy dany pomiar. Patrząc na dolną ściankę urządzenia, pod gumowymi zaślepkami znajdują się dwa złącza. PC do synchronizacji z błyskiem i port micro USB do aktualizacji oprogramowania i do transferu danych do komputera. Poniżej wyświetlacza przycisk powracający nas do głównego menu. Na tylnej ściance gniazdo 1,4 cala mocowania statywowego oraz komora baterii. Dwie baterie AA do zasilania urządzenia. Przechodzimy teraz do uruchomienia urządzenia. Przed uruchomieniem należy kółko nastaw przestawić w tryb kalibracyjny. Przez kilka sekund przytrzymujemy włącznik. Rozpoczyna się proces kalibracji. Pasek stanu na ekranie nam pokazuje. Po zakończeniu kalibracji wyświetli się na sekundkę prezentacja Sekonica logo i pojawi się nam ekran pomiarowy tekstowy.
Trzeba pamiętać, że przed pierwszym pomiarem musimy kółko nastaw przestawić w tryb pomiarowy, światło dzienne, błyskowe. I ten tryb używamy w 90% pomiarów. W wyjątkowych sytuacjach przechodzimy na silne światło błyskowe. Zanim jednak przystąpimy do pomiaru, dwa słowa o informacjach na wyświetlaczu urządzenia. Górny pasek stanu pokazuje stan pamięci pomiarów, stan baterii. Kolejne pola pokazują położenie naszej kopułki, blokadę przycisków i dwa pola, które są ciemne. Jest tam informacja o ustawionych presetach, się wyświetla i ostrzeżenia. Słoneczko pozwala wejść w ustawienia pomiarów światło błyskowe, światło zastane i światło błyskowe wyzwalane z kabla PC. Wracamy do trybu światła ciągłego. Target temperatury barwowej. Tutaj ustawiamy temperaturę, która nas interesuje do pomiaru. My sobie ustawimy 5000 stopni Kelwinów. OK. I to jest nasz punkt odniesienia. Tutaj ikona do przejścia do menu głównego. Wracamy do ekranu pomiarowego głównego. W naszym domyślnym widoku tekstowym mamy 5 kolejnych wierszy, które możemy swobodnie konfigurować i z biblioteki pomiarów ustawiać wartości, które nam są potrzebne w danej sytuacji. W pierwszym wierszu określamy parametr temperatury barwowej. Kolejne pozycje mówią nam o filtracji temperatury barwowej. Później mamy natężenie oświetlenia w luksach i kandelach. Współczynniki wierności i nasycenia barwy. Kolejne skróty określają nam standardy filmowe zarządzania barwą do filmu. Kolejne pozycje to współrzędne na wykresie chromatyczności, a przechodząc na kolejny ekran mamy dostępne wszystkie składowe współczynnika odzorowania barw CRI. Wracamy do ekranu tekstowego, do wartości domyślnych i tutaj możemy dokonać pierwszego pomiaru testowego, przykładowego źródła światła. Mamy przykładowe źródło światła i dokonamy pomiaru testowego. Otrzymane wyniki to 3194 Kelwiny. Korekta światła w kierunku zieleni, 1830 luksów natężenie oświetlenia i współrzędne na wykresie chromatyczności. Są to podstawowe pomiary, które pozwalają nam oszacować jakość tego światła. Testowo pokażemy teraz, jak wygląda spektrum tego światła. Współczynnik RA98, całkiem dobry wykres. Przejdziemy w standard TM30, nowy standard filmowy. Wygląda na to, że jest to niezła jakość oświetlenia, bo okręg pomiarowy pokrywa się z okręgiem idealnym. I pokażę jeszcze, jak ten pomiar wygląda dla CRI, czyli składowych współczynnika oddania barw. RA98. Większość barw mamy prawie pełnych na poziomie 98%, więc jest to bardzo dobre źródło światła. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy. Zapraszamy do kolejnych odcinków, w których pokażemy bardziej praktyczne zastosowanie pomiarów z Sekonikiem C800.